Witaj w kolejnej części poradnika dotyczącego obróbki dźwięku z mikrofonu na żywo. W poprzednim odcinku wykonaliśmy podstawę konfiguracji obrabiającej. Jeżeli jeszcze nie widziałeś bądź nie widziałaś tego filmiku, link znajduje się w karcie w prawym górnym rogu. Wykonaj przedstawioną tam konfigurację przed przystąpieniem do realizacji poleceń, które zostaną zaprezentowane w tym materiale. Dzisiaj zainstalujemy wtyczki obrabiające oraz wykonamy podstawową obróbkę dźwięku na prostym mikrofonie. Zapraszam do oglądania. Na początek mała wskazówka. Podczas używania mikrofonu wraz z obróbką na żywo, Cantabile powinien pracować cały czas w tle. Dlatego warto przypiąć skrót do programu w widocznym miejscu, aby dostęp był jak najszybszy. Czas przejść do instalacji wtyczek. Pobierz z linku numer 4 instalator RIA Plax. Na stronie producenta wybierz wersję zależną od architektury systemu. Uruchom instalator. Na przyszłość wybierz wszystkie wtyczki. Następnie podaj lokalizację folderu dla wtyczek VST utworzoną w poprzednim odcinku. Jeżeli jest taka sama, pozostaw ścieżkę domyślną. Wtyczki zostały zainstalowane w systemie. Uruchom program Cantabile. Przejdź do zakładki Tools i wybierz Scan Plugin Folders Full. To spowoduje przeskanowanie folderu z wtyczkami. Zasada działania programu polega na szeregowym umiejscowieniu kolejnych elementów obróbki. Mikrofon należy przekierować do pierwszej w kolejności wtyczki, tą następnie przekierować do kolejnej i tak dalej, aż do ostatniej, w której należy ustawić przekierowanie na urządzenie wyjścia, czyli na wirtualny kabel. Wykonajmy prostą konfigurację przekierowań. Na początek należy dodać mikrofon. W sekcji Input Ports kliknij Add Rode i wybierz Main Microphone. Aby przekierować go od razu na wirtualny kabel, w kolumnie Preset Destination kliknij puste miejsce po prawej stronie urządzenia i wybierz Output Port Main Speakers. W tym momencie sygnał z mikrofonu wychodzi bezpośrednio na wyjście. Miernik w sekcji Output Ports pokazuje stan wyjścia na wirtualny kabel. Spróbujmy pomiędzy jedno a drugie dodać kilka efektów. Aby dodać wtyczkę, kliknij Add Object, a następnie Plugin. Wybierz konkretną wtyczkę z listy. Dla przykładu dodaj RIA Comp, czyli wtyczkę do kompresji, oraz RIA EQ, służącą jako korektor częstotliwości. RIA Comp będzie naszym pierwszym elementem w kolejności. To oznacza, że musimy sygnał z mikrofonu przesłać właśnie na tą wtyczkę. Zmień przekierowanie mikrofonu na pierwszy kanał wtyczki RIA Comp. Uwaga na przyszłość. Jeżeli jakiś efekt pracuje w stereo, czyli posiada dwa wejścia jak w przypadku RIA Comp, wybierz pierwsze z nich. Wyjście z pierwszej wtyczki przekierowujemy na kolejną. Zmieniamy to analogicznie jak w przypadku mikrofonu. Jako cel ustalamy pierwszy kanał następnej wtyczki. Ostatnia wtyczka z listy powinna wychodzić już na wirtualny kabel. Zmień cel na output port main speakers. Teraz nasza konfiguracja zaczyna nabierać sensu. Dźwięk z mikrofonu przechodzi po kolei przez wtyczki i jest traktowany przez każdą z nich. Zsumowane wyjście możemy usłyszeć na wirtualnym kablu. Kolejność wtyczek można zmienić. Kliknij prawym na wtyczkę i za pomocą Move Up, Move Down zmień kolejność na liście. Taka operacja nie zmienia przekierowywań wtyczek. Należy to zrobić ręcznie, jak zostało to wcześniej pokazane w filmie. Warto dla uproszczenia zmienić nazwy wtyczek. Aby to zrobić, kliknij prawym na efekt i wybierz Rename. Aby usłyszeć efekt końcowy działania konfiguracji, należy włączyć nasłuchiwanie wirtualnego kabla w systemie. W urządzeniach do nagrywania wybierz właściwości dla Cable Output. W zakładce Nasłuchiwanie zaznacz opcję Nasłuchuj tego urządzenia i zastosuj. Wyjście będzie słyszalne z bardzo dużym opóźnieniem. Spokojnie, w aplikacjach opóźnienie będzie adekwatne do ustawień z pierwszego odcinka. Ta opcja będzie służyć tylko do podglądu w trakcie ustawiania wtyczek i powinna być przy normalnym użytku wyłączona. Aby używać wirtualny kabel jako domyślne urządzenie nagrywania, zaznacz je, a następnie kliknij Ustaw domyślne. Nie zapomnij zapisać projektu twojej konfiguracji obróbki. W zakładce File wybierz Save Song As i zapisz w bezpiecznym miejscu stworzony projekt. Przydatny skrót klawiszowy Ctrl S.
Oprogramowanie Cantabile pracujące w tle może zajmować pewną część procesora, zazwyczaj do 10% widocznym w menadżerze zadań. Teraz zaprezentujemy, jak ustawić urządzenia domyślne na przykładzie komunikatora Discord. W ustawieniach użytkownika w sekcji Głos i Wideo wybierz jako urządzenie nagrywania Cable Output. Możesz zacząć używać obróbki głosu na żywo. Przejdźmy teraz do kolejnej części filmu, w której zostanie omówiona przykładowa obróbka prostego mikrofonu. Zapoznaj się z wykorzystanymi efektami, zalecanymi ustawieniami, a następnie spróbuj poeksperymentować i uzyskać satysfakcjonujące brzmienie Twojego mikrofonu. Bez przedłużania, zaczynajmy! Więc tak się prezentuje taka bardzo podstawowa obróbka, którą wykonujemy na takim podstawowym mikrofonie, trochę przypominający taki najprostszy krawatówkę, tak naprawdę to jest mikrofon testujący do ampli tenerów, no który myślę, że jakoś tam w miarę dobrze brzmi. Jego wady są takie, że bardzo mocno szumi, no i można też oczywiście go równie dobrze podbić. 5 efektów, a tak naprawdę 4. Rea Fill służy do odszumienia, Rea XCOM jest tutaj w celu zastosowania tak zwanego DSR-a, żeby usunąć sybilanty. Rea Comb to jest w roli kompresora, czyli ścisza te głośne momenty, a przygłasia te ciche. Rea EQ, który po prostu jest korektorem częstotliwości. No i Rea Comb w roli limitera, żeby zabezpieczyć obróbkę przed przesterami. Wszystko bez obróbki brzmi w ten sposób. Natomiast z obróbką brzmi w ten sposób. Nie jest to może tak super idealnie zrobione. Grunt to oczywiście pokombinować, ale to po kolei. Zaczynamy od wyczyszczenia dźwięku z mikrofonu, czyli po prostu najprostszego odszumienia. Użyjemy do tego wtyczki Rea Fir. Ona wygląda właśnie w ten sposób. Zasada działania polega na tym, że po prostu tworzy sobie taki wykres z naszego szumu, który produkuje ten mikrofon i go normalnie na żywo w czasie rzeczywistym usuwa z całej ścieżki. Jeżeli coś mówimy, to od razu to odszumia. Wybierzcie sobie Edit Mode na Precise, FFT na 2048, bo po prostu to jest akurat najlepszy i najszybszy. Oraz mode Subtract. Aby stworzyć wykres szumu, należy i nacisnąć Automatically Build Noise Profile, dzięki czemu z tego właśnie szumu z pomieszczenia utworzy taki czerwony wykres, więc się wyciszamy. I po prostu wykres do odszumienia automatycznie się stworzył. Oczywiście trzeba też zaznaczyć, że właśnie z tego main mikrofon należy przekierować wejście na ten pierwszy efekt, czyli Rea Fill. Tutaj trzeba wybrać. I każdy następny do kolejnego pod spodem, a ten ostatni musi już przekierować się na główny odsłuch. Następnym elementem jest tak zwany DSR. Użyjemy tutaj kompresora wielopasmowego XCOMP i można zauważyć, że tutaj pierwszy tak zwany band jest nieaktywny, drugi też, trzeci jest nieaktywny, natomiast w czwartym jest tutaj coś po prostu dość mocno ustawione i to ma za zadanie usunąć nam po prostu wszystkie sybilanty i jakieś tam normalnie syczenie jakby z naszego głosu, czyli właśnie takie i tutaj można zobaczyć, że jak mówię, to sobie tutaj cały czas działa. Jak to ustawić? Interesują nas parametry threshold, czyli próg zadziałania, czyli po przekroczeniu danej ilości decybeli na wykresie cały kompresor zaczyna działać, a poziomem ratio ustawiamy jego moc. Ile razy i jak mocno ma kompresować? 3 albo 4 to są takie najbardziej standardowe wartości, które polecam używać. No oczywiście można też to kontrolować tutaj przeciągnięciami, a tutaj tak zwane, tak po prostu musicie sobie oznaczyć tą czwórką, tym czwartym bandem, zakres częstotliwości, w których wydobywa się wasze syczenie. No tak na przykład w moim przypadku to może być co najwyżej 6000 Hz. No ale to sobie warto tutaj zobaczyć, więc warto syczeć i sobie eksperymentować, więc... No tutaj widać, że muszę to jednak zjechać mocniej, żeby to po prostu było widać, że działa. O, mniej więcej wystarczy. Nie przesadzać tutaj, ponieważ wtedy się bardzo zniekształca głos i zamiast polepszać, pogorsza brzmienie. Więc tutaj dla porównania. Bardzo mały szczegół, ale jednak może wpływać całościowo dalej na kolejne procedury. No jak to sobie mniej więcej w ten sposób ustawiacie, po prostu kombinujcie, bo możecie mieć różny poziom głośności w waszym mikrofonie, ale głównie chodzi o to, żeby się pozbyć tych sybilantów, żeby po prostu to syczenie nie przeszkadzało zbyt mocno. Następną wtyczką, którą tutaj używamy, jest kompresor. On ma za zadanie ciszyć głośne elementy, jeżeli coś głośno mówimy, natomiast podgłośnić, jeżeli coś zbyt cicho mówimy. Polecam tutaj ustawić opcję Auto Makeup, żeby zrekompensowało straty w głośności, a tak na 0 milisekund i manewrujecie poziomem threshold,
oraz ratio. Możecie tego kompresora użyć w dwojaki sposób. Albo tylko po to, żeby ściszało po prostu głośne elementy, wtedy zachowujemy dynamikę głośności, czyli jest po prostu różne poziomy głośności, czyli między na przykład minus 24 a 12 sobie normalnie mówimy, a jeżeli coś przekroczy 6 dB, to jest ściszane i nie dochodzi do zera i nie powoduje przesterów. Albo możemy użyć w taki sposób, jaki ja lubię używać, czyli radiowy. Czyli krótko mówiąc, jeżeli cicho mówię, to sobie to wyrównuję, natomiast jeśli głośno powiem, to mniej więcej różnica poziomów głośności jest bardzo niska. Im bardziej się przesadzi, tym ta różnica będzie zbyt duża, przez co nagranie się prasuje i jest już dość nieprzyjemne dla ucha. Dlatego warto sobie oznaczyć to po prostu od 0 dB, ratio tak między, prawie tak 3,5, 4,5, takie poziomy możecie sobie określać, ale tak naprawdę polecam tutaj jednak poeksperymentować. No tutaj jednak ważna uwaga, że w Windowsie 10 coś nie pokazują się tutaj paski, więc trzeba sobie to na czuja robić albo wpisywać w tym miejscu podane wartości. I teraz w zależności co chcemy osiągnąć. Na przykład chcemy to moje brzmienie radiowe osiągnąć, no to sobie klikamy tutaj od góry. Więc teraz sobie coś cicho mówię i sprawdzam sobie na tym poziomie, w tym miejscu. Jak, czy zaczyna ten kompresor działać? On tak leci tutaj w dół. Więc sobie sprawdzam, czy kompresor zaczyna działać. Tutaj cały czas cicho mówię, O, można zobaczyć, że już kompresor działa, więc warto się jeszcze tylko trochę zjechać i można zobaczyć, że już kompresor zaczyna działać i zaczyna kompresować normalnie. Zaczyna kompresować i w zależności od tego, jakie mocne ratio tutaj ustawiłem, tak mocno potem skompresuje sygnał, tak co najmniej o 12 dB dało radę ściszyć. Jeśli zwiększę ratio, to można zobaczyć, że kompresja będzie już wtedy dość mocna. Nie ustawiajcie tego zbyt dużo, 3,5, takie mniej więcej poziomy polecam ustawiać. I dzięki temu można zobaczyć, że mogę głośno mówić, ale jednak nie ścisza. No oczywiście wadą tego rozwiązania będzie to, że jeżeli stawili się to zbyt mocno, to będzie każdy, absolutnie każdy odgłos z pomieszczenia zbierać taki, przez ten właśnie kompresor. No bo będzie te ciche po prostu fragmenty przygłaśniać, a te głośne ściszać. Kolejnym elementem jest tak zwany equalizer, czyli korektor graficzny częstotliwości. Bardzo częstym błędem jest właśnie takie coś, co tutaj można zobaczyć w niskich częstotliwościach. A mianowicie tak zwane buczenie mikrofonu, czyli kumulacja jakichś niskich częstotliwości związanych z tym, że macie jakąś wadę w mikrofonie i cały czas to słychać. Można to w prosty sposób usunąć, wybieracie pierwszy band, ustawiacie go jako typ high pass, czyli filtr górnoprzepustowy, gain oraz bandwidth mniej więcej w takim stylu i parametrem frequency, bądź po prostu chwytacie sobie tutaj pierwszy band i usuwacie sobie te niskie częstotliwości. Tak maksymalnie do 83 Hz można to ustawić i dzięki czemu usuniecie sobie jakieś niedoskonałości z tego miejsca, a przy okazji nie będzie wam zamulać całe nagranie. Nawet możecie ten equalizer ustawić od razu po odszumieniu, albo nawet przed odszumieniem, bo to ja tutaj ustawiłem po kompresorze wielopasmowym, czyli DSR-ze oraz po kompresorze. Ale jeżeli macie szczególny problem, to equalizer można ustawić nawet wyżej. Reafil przekierowujecie do equalizera, natomiast equalizer dalej już do DSR-a i całej reszty. Kolejne bandy to możecie je dodawać tutaj za pomocą przycisku Add Band, względnie Remove Band, jeśli chcecie je usunąć. I dwójka to, i każdy kolejny jest po prostu typem band i można sobie go tutaj poustawiać. Tutaj można podbić sobie nawet niskie częstotliwości, żeby nadać po prostu takiego charakteru. Też nie, oczywiście nie przesadzajmy. Można też ściszyć takie właśnie częstotliwości w tym miejscu, a czwórką, czyli filtrem półkowym górnym, podbić wysokie częstotliwości, na przykład jak chcecie jakiś lepszy właśnie efekt osiągnąć, też oczywiście nie przesadzajmy. I na samym końcu zapinamy ostatni efekt, który już przekierowuje całe audio na główny odsłuch, czyli kompresor w roli limitera. I on już po prostu całkowicie nie pozwala przekroczyć zera cyfrowego, czyli powodować przesterów całemu nagraniu. Na samym początku auto makeup, żeby rekompensować straty w głośności, a tak na 0 milisekund, ratio między 3,5-4,5, tutaj ustawiam na przykład 3,5, ponieważ to jest limiter, musicie zaznaczyć sobie tutaj opcję limit output, i możecie nawet 32x zaznaczyć, żeby mieć pewność, że to będzie działać. Jeżeli jest ustawione na known, to z reguły cały ten limiter nie działa. Natomiast im wyższa wartość, tym zwiększa pewność, że ten limiter działa, bo on działa tak bardziej agresywnie. A chodzi o to, żeby to w ogóle tego nie przepuszczało do zera cyfrowego. Jeżeli coś spowodowało przester, to właśnie to miejsce zapala się na czerwono. Jest poziom threshold i sobie zjeżdżamy go do takiego momentu, w którym widzicie, że sygnał już dochodzi do góry, ale im bardziej zjeżdżacie potem w dół, tym schodzi do dołu. Więc po prostu jakiś jeden sygnał i sobie określać i to zjeżdżać, więc... O, tak mniej więcej do zera cyfrowego, tak między 22
decybelach progu zadziałania. Tutaj możecie zobaczyć, że ten limiter zaczyna działać i dzięki czemu sygnał jest teraz zlimitowany i nie powinien przekroczyć zera cyfrowego. Dzięki czemu nie musicie już regulować poziomu głośności na wyjściu wirtualnego kabla, na który oczywiście przekierowujecie całą tą obróbkę. I całość brzmi mniej więcej równo, zarówno w cichych fragmentach, jak i tych głośniejszych. To jak już powiedziałem, poeksperymentujcie, jakie chcecie w zależności ustawienie, czy chcecie więcej dynamiki, czy właśnie takie radiowe brzmienie równe, o niskim zakresie dynamiki, więc poświęćcie trochę czasu, poeksperymentujcie i na pewno jakieś fajne brzmienie się uzyska. Tak to brzmiało przed, a tak brzmi po. No także to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, zostawcie oczywiście łapkę w górę pod filmem, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tej obróbki, coś dla was było niejasne, przypisy oraz jakieś wyjaśnienie trudnych pojęć znajduje się w opisie pod filmem, a tak to pozostaje wam tylko zadawać pytania w komentarzach, a jeżeli jest jakiś problem, to kontaktujcie się ze mną na prywatnej wiadomości. To tyle z mojej strony, dziękuję wam bardzo za oglądanie, na razie, no i cześć.